Witam serdecznie z tej strony Marki i zapraszam do dalszej części z gry PC Bowling Simulator. Zobaczymy dzisiaj, jakie będziemy mieli sprzęty do naprawienia. Okej. Wchodzimy sobie pocztę. To jest w transporcie, to jest w transporcie, to jest w transporcie, to jest w transporcie. Dobra, i akceptujemy to. Mamy parę sprzętów już tutaj. Na dzień dobry. Uruchamiamy sobie sklepik. Na dzień dobry. Ja bym chciał wyjść. I zakończmy dzisiejszą pracę. Zakończenie. To praca. O kurde. Mamy 6 sztuk. Co tu mamy do zrobienia? Zwiększyć pamięć do 8. No dobra. 8 i z piątkę. To najmniej. Rozwiążmy to i zobaczmy, co tu jest. Tylko 2 mamy. Momencik. Tylko 2. 21, 33. Zobaczymy, jakie pamięci mamy. Jest niekompatybilny. Stara płyta jest. DDR4. A tu będzie co inne. Dobra, wypniemy sobie to. Mamy pamięci tutaj. Zobaczmy, co żeśmy wyciągli. To jest to. Używamy, używamy. Jak tego? A punkt 8. Dobra. Osiem. Wychylić te łopatki i dopiero wyciągniemy kartę. 8 potrzebujemy. Mamy 8. Pięknie. 8 jest. Sprawdźmy jeszcze procesorek, jaki tu mamy. Tu jest Celeron jakiś. Dobra, sobie wyjdziemy jeszcze. Procesory. Celeron to jest ten. A zobaczmy, co my tu mamy. Intel Pentium zwykły. 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 Musimy zamówić sobie na socket 1151. Procesor jakiś, minimum i 5. Też będziemy mieli ogarnięte. Dobra. Mamy sklepik.
Profesory. Procesory, proszę. I siódemka, nie. I siódemka. Nie wiadomo, ile ten kościół kasy chce. I piątka. 660. Dobra. To damy. Dobra, mamy kupiony procesor. Pamięci już mamy. Okej. Okay. Bierzemy się na drugi sprzęt. Co to tylko powoli tu? Zwiększyć pamięć RAM. Wymiana dysku. Wrócimy sobie w drugą stronę. Mamy dysk 4 terabajty. A, zepsuta jest. Dobra, odpinamy kabelki. Weźmy sobie tutaj pamięci. Na stole tu jest 4. Czemu chcę wymienić? Nie wiem, nie rozumiem. Do wymiany dysk HDD. Oto. Więcej dysków nie ma tu, widzę. Damy sobie musimy iść. Zobacz dysk. Mały komputer. Pik, przewody pamięci masowe, dysk 4. SSD. No, SSD-ków to raczej nie, bo to koszty. Terabajty. Dobra, jedynie ten do kosza. Kup. No, w ciągu 5 dni będzie. Teraz tak. Z tego mamy rozbeszonego. Kładziemy go sobie tu. Tego. Czekamy na procesor. Idziemy tu. Bierzemy tego. Na stół. I zobaczymy, czego tego boli tutaj. Do ulepszenia procesor. Deck. Dobra, to mamy tak. To mamy 4. Mamy jakieś pamięci.
Niekompatybilne, niekompatybilne, niekompatybilne. Zrobimy inaczej. Wyjdźmy sobie z tego. Ja sobie wyciągnę te pamięci. Teraz zainstalujemy 8. Mam się 8, tak? Pięknie, 8 jest. Teraz musimy sobie odkrylić. Procesor. To jest Razer. Razer to jest 3 1300X. Dobra. Razer to jest ten. A ja bym tego tu wsadził. Mamy. I może tego już naprawimy. Potrzebujemy pastę. Kupimy pastę. Do zainstalowania mamy chłodzenie procesora od Razera. A nie, sorry. Nie, to musimy tutaj pozamykać sobie to wszystko. Podłączamy kabelek. Tu i tu mamy. I teraz bym musiał jeszcze tutaj te boki zamknąć. Tutaj, tutaj. Teraz okablowanie musimy sobie podłączyć. Myślę, że klient będzie zadowolony. Włączamy. I patrzymy, wentylatory wchodzą. Na śmiga. No ja bym chciał. No dobra. To powinno już śmigać wszystko. Usuwamy kabelki. Zobaczmy w komputerze, czego możemy już oddać klientowi. Mailu. Nie. Odbierz. Pięknie, zarobiliśmy nowe części robogodziny. No, dostał wszystko nowe. Odrzucimy, dobra. Ten klient jest załatwiony. Lecimy następnym komputerkiem. Eurotracka. Tutaj coś przyjdzie. Dobra. Dobra. Rozkręcimy go. Zobaczmy, czego tu boli. To rozpięć. 8 giga pamięci jest. Mi się wydaje, że jest wystarczająco. Zainstalujmy z powrotem sobie Razer Q5 1400. Na Eurotrack Simulator powinien starczyć. Dobra, to mamy to.
Do tego zainstalujemy z powrotem sobie chłodzenie. Podłączmy sobie okablowanie. Pamięci też mamy dosyć. Jaka mnie jeszcze tak grafika. Usuń. 2 giga. Dobra. Musimy grafikę dać trochę lepszą. Dobra. Usuwamy sobie kabeleczek. Proszę Państwa. Usuwamy grafikę. Czy my mamy jakąś kartę graficzną? 2 giga. Zobaczmy, co my tu możemy polecić za grafikę. Wchodzimy do sklepu. Karty graficzne. 4 giga. Że to starczy mu. Dobra. Musimy kupić. Nic tu już więcej nie zrobimy na tym stanowisku. Okej. Zobaczymy, co tu jest. Do ulepszenia karta graficzna. Weźmiemy sobie, odkurzymy go trochę, bo jest taki zafajdany. No, musimy trochę tutaj poszprejować. O, tu jeszcze drażeczkę. Pięknie. Dobra. Do usunięcia. Co my mamy tutaj? MS. No. 4 giga pamięci. Czy my możemy ten koledze tutaj dołożyć tej pamięci? Pamięci tutaj są niestabilne, niestabilne. Dołożymy pamięci. 4. Pięknie. Jedną białą będzie miał, jedną taką. Dobra. Mamy kartę graficzną jakie to. 3 giga, 2 giga. To jest tego gościa. To sprzedamy. Po prostu tych nie będziemy odkładać. Poszukamy MSC, ale większą jakąś. MSC.
sklep. Karty graficzne ASRock, Asus. Kartę mamy, to jest sobie będzie ten motorek, jeszcze tego mamy do badania, co go boli. I trójka tu jest. I trójka. A procesorowi piątki nie mamy. Dobra, zobaczmy, co to wyciągnęliśmy za pamięć. Co my możemy wsadzić? 2400, a 600. Tu wsadzimy tą tu. Dobra. Jeszcze jakąś inną. Jeszcze jedną tu. No. Dobra. Tu było i trójka. Musimy procesor zamówić. Weźmy. Ile procesory.
Dobra, procesor mamy, pamięci. Jeszcze bym chciał zobaczyć grafikę, jaką ma. Jeszcze gamingowa, ale czy jest gamingowa? Karty graficzne 4 giga. Dobra. Nie, ono będzie dobrze, to będzie. Pamięci ma. Myślę, jak procesor wsadzimy. To powinno śmigać. Kablowanie jeszcze. Yo, I told you that the stuff was serious. Whole thing cool with external water system. If there were better choices, yo, I must have missed them. Fill the case up with LEDs. Something obnoxious, red, pink, or green. Green. Jedno zasilanie ma. Mamy jedno, dobra. Dobra, to zakończmy ten dzień. Koniec dnia. Do pracy. Przyszła jakaś paczka? Przyszła jakaś paczka. I piątka przyszła. Dobra. Idziemy montować. Piątkę. Zainstaluj procesor. I piątkę. Do tego musimy sobie zamknąć kropeczkę. Zainstalować sobie, musimy zaaplikować sobie pastę. Wchodzenie do procesora. Ten będzie dawał radę. Dobra. Kabelek dajemy też. Tego dajemy tu. Tego. Tego dajemy tu. Tego dajemy jeszcze tu. Tego dajemy tu. Jeszcze muszę zainstalować sobie, musimy sobie instalować 7 marka. Dobra, odpalajmy. Uruchomiony jest. Teraz jedynie została nam chwila prawdy. Gdzie jest 3D mark? Jest. No ładnie. Mamy start. I uruchamiamy demarka. Muszę mieć ocenę minimum. Chodzi wentylator, dobra. No jak to zadziała? Pamięci.
Okej. Jestem ciekawy, czy nam tu mało. Mamy 2220. A. Pamięć mamy dosyć. Klocka mamy w miarę. Ja bym tą grafikę podmienili na liczbę. Ona miała w pamięci kartę grafiki 4 giga. Sklep. Karty graficzne. Musiał być 8 gigów KFS. Nie widzę żadnych większych karty z tej czwórki. Tu jest ósemka. Do koszyka. Kupujemy. Dobra. Dobra. Nie mamy nic. Co tu mamy? Eurotrack. O kurde. Dobra, otworzymy pierwsze. I tego sobie weźmiemy. Zobaczymy, czy tutaj coś zadziałamy sobie z tą grafiką. Dobra, i procesor, tak? Zobaczymy, czy coś mamy z procesorów. I piątka w nim. To jest zamontowane. To nie jest ten komputer, co miałem wziąć. Do lepszenia karta grafiki. Instaluj karta grafiki.
4 giga, 4 giga, 3 giga. Byśmy wsadzili taką kartę. Uruchomiony, ale nie o tą kartę chyba chodziło. Dobra. Usuwamy kabeleczki. Usuwamy kabelek. Wciągamy kabelek. To nie taka karta. To musimy może zainstalować. Panel. PC Expresso. Dobra, to mamy. Kabelek tu. Pracować. Co to mi to dało? Mamy jakąś grafikę? Mamy dwie grafiki. 4 gigowe i 4. Dobra. Idziemy następną grafiką. Dobra. To wypinamy. Kabelek wypinamy. Kręcamy. Zabieramy i instalujemy kartę grafiki 2 giga, to 4. Eurotracka.
zainstalujemy kartę graficzną. Używana 3 giga. Używana 4 giga. Okablowanie. Dobra. Podłączymy kabelki, bo widzę. Eurotrack już się zaświecił. Odpalamy. Kompletna budowa. No to ja wiem, że nie kompletna. Dobra. Mam zasilanie. Włączę kabelki. Pyk, pyk. I montujemy. Podłączony. To jeszcze raz muszę, chyba. Zobaczymy, ile żeśmy na tym interesie zarobili. Dajmy to klientowi. Myślę, że tam nic nie będzie. Zarobiliśmy 240. Części używane, no poszły części używane, dobra. Trzeba wyłączać. Dobra, tego co boli? Dysk, no dostaliśmy ten dysk. Instalacji. Te części. Tak to już jest.
Koniec dnia. Wrot. To wam jeszcze przyszło? Chyba nic. A tu co miał? Znaczy tę markę. A grafikę tą lepszą. Przewoda, dobra. 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 Ciekawe właśnie, czy na coś pójdzie lepiej. Byśmy pracowali na sekundę. No czekamy. Fajnie by było, jakby było coś z tego. No jeszcze 71. Mało. Musimy trzymać. Wyłączamy. Zobaczmy. Kapelki. Pięćdziesiątka za siedem, no to nie. Do pracy. Mamy Intel 7, grafikę 8. Dobra. Zobaczymy, czy będą te FPS-y. Drogi panie, karta graficzna 8 gigówka, proszę bardzo, chciał pan, proszę bardzo, kabelki, zasilanie. I teraz zobaczymy na tej grafice, co pójdzie. Sobie
tam idzie. Ja miałem gdzieś dysk do wymiany. Obok chyba. I tutaj boli. Aha. Co to był? Dysk HD. Zainstaluj. Dyski. We'll be right back.
No, mamy. Bo to myślałem, że to jest CD-ROM. Od Panady. System sobie zamówisz, nie ma systemu. Zasilanie, zainstaluj. Nie ma. Nie ma. O kurde. No i ping. Czek do 5 dni. To jest tam. Dobra. Czekaj do systemem, facet. Celo to wylała? Celo lepszenia kartek jak tutaj. To ty nie chcesz, tak? Kurde, połączyłem. To jest 3DMA. Dobra, super. Zmijamy te monetki. Co trzeba zmienić? You know great graphics don't come for free. For my GPU, the RAM has gotta be double data rate, type 5 synchronous. Yo, I told you that the stuff was serious. Whole thing cool with external water system. If there were better choices, yo, I must have missed them. Fill the case up with LEDs. Something obnoxious, red, pink or green. Jack. Pasta. Zainstaluj chłodzenie. Koperty.
zasilanie. Dwa mamy do oddania. Tego mamy jeszcze do zrobienia. Dobra, mamy dwa. Co tu my mamy w tym do zrobienia? To jest system operacyjny. Już masz, dobra. Gdzie to z tego mieliśmy tutaj? Tak. Jeszcze zainstalujemy narzędzie. Dobra, niekompletna budowa. Mam, ale nie mam. Dobra.
Kompiutuje się system. Dobra. Gotowe. Zasilanie. Ciach. Odrzuć, nie planuj. Odrzuć. Akceptuj. Został nam jeden komputer. Polepszenie karta grafiki. Na jaką możemy coś kartę grafiki? Też ósemka by musiała być chyba. Nie. Nie wiadomo, czy będzie na jutro. Idziemy do sklepu. Cztery. 6 GB. Jutro będzie, dobra, to ogarniamy. Montujemy mu tą 6, może teraz będzie koniec dnia. Powrót do pracy. No panie, jak teraz tu nie będziesz miał dobrze, to już nie będziesz miał dobrze. Instalujemy kartę grafiki. Trzeba odebrać pierw, tak? O. Golden. Pięknie. Teraz to wyrwie ten komputer. Jest. Dawaj. Montuj. Kable. Jest, ulepszona karta grafiki. Co tu mamy? Specy i ekspresy. To musimy poprzykręcać ładnie klientowi. Dobra, co to mamy do zainstalowania jeszcze? Panel przedni. Nie wiem czemu, dlaczego tu je ściągłem. Filtr przeciwpyłowy.
zainstaluj filtr, zainstaluj panel przedni. Podłączamy szybko kabelki. Podłączamy. Dobra, zasilanie. Grafika wchodzi. Podłączamy miejsce dostawy. Zasilanie. Mamy trzy nowe już do zrobienia, ale za ile? Panie, odrzuć. Nie podłączamy. No dobra, to podłączmy sobie. Jeszcze podłączmy pendrive'a mojego. Włączamy. Gotowy do uruchomienia. Jeszcze coś tu mamy? No nic, no powinno być ok. 228, status komputera 228. Nie wiem, to, ale coś tu jeszcze jest, tu. Cele. Ósemkę może wsadzimy. Okej. Okay. Jeszcze tu zobaczmy. Do podrasowania tego pana. Zainstaluj pamięci.
8 giga. Czerwone mamy kompatybilne. To jest kompatybilne. I tu mamy status. Ten się jest czerwony, a ten to chyba nie ma różnicy. Zrzuciliśmy mu komputer i to by było na tyle. Jeśli się podobało, łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam do oglądania następnych przygód. Zobaczymy, jak nam pójdzie następnym razem. Trzymajcie się ciepło, cześć!